Janina i Tadeusz w sanatorium miłości dogadywali się świetnie. Kiedy gruchnęła informacja o ich rozstaniu po zakończeniu show, widzowie przyjęli ją z niemałym zaskoczeniem. Tadeusz dość chłodno wypowiedział się na temat programowej partnerki w rozmowie z Plejadą. Nie przypominam sobie, bym cokolwiek obiecywał Janince. Były buziaki, chodzenie za rękę, to wszystko. Nic poważnego między nami nie zaszło. Nabrałem wątpliwości, gdy zaczęła pytać o wysokość mojej emerytury, mój dom i jego wartość, ocenił stanowczo dla portalu Plejada. Plac. Do słów kuracjusza odniosła się wówczas Janina, która przyznała, że te słowa wbiły ją w fotel. Na tym nie koniec. Sanatorium Miłości. Janina komentuje wypowiedzi Tadeusza. Janina na jednej z grup fanów Sanatorium Miłości przytoczyła komentarz widza oceniający zachowanie Tadeusza. Ośmielę się przytoczyć komentarz. Janina. Oglądam powtórkę Sanatorium Miłości. Facet sam mówi, że wziął rozwód, żeby dostać przydział na drugie mieszkanie, bo na rozwodnika mu przysługiwało. To dopiero materialista, jego słowa, taki to był układ. Wybacz, że źle oceniłem. Taki wpis od mężczyzny podnosi na duchu, czytamy. Kolejno doprecyzowała intencje, jakie towarzyszyły jej podczas rozmowy z kuracjuszem o pieniądzach. Jaki cenny wpis od mężczyzny. Bardzo dziękuję. Ja pytałam o finanse w trosce. Chciałam ocenić, ile czasu zajmie remont ruiny. Dla mnie jest ważne, aby partner miał swój kawałek podłogi i był samowystarczalny. Pozdrawiam serdecznie, czytamy wypowiedź Janiny. Tak Korwin Mitkę nazwał córkę. Od lat nie było takiego przypadku w Polsce. Sanatorium Miłości. Tadeusz udzielił kolejnego wywiadu. Tymczasem Tadeusz udzielił kolejnego wywiadu. Kuracjusz w rozmowie z portalem Wyborcza. Pyl powiedział, że kiedy Janina zapytała go o emeryturę, zapaliła mu się w głowie czerwona lampka. Zadała mi pytanie o emeryturę, bo pewnie myślała, że górnik musi mieć Bóg wie jak wysoką. Wtedy zapaliła mi się czerwona lampka. Mówiła, że żyła z mężem jak w złotej klatce. Ja bym jej złotej klatki nie zapewnił, co najwyżej stalową. Ja ją bardzo polubiłem i przez cały czas byłem jej wierny. Po jakimś czasie to uczucie wygasło. Nie mam żalu do niej, ona nie powinna mieć żalu do mnie, powiedział.